Rozważanie na dzisiaj, 27 października. Kiedy Valanon pragniemy wchłonąć zbyt dużo i zbyt szybko, możemy się zniechęcić i przestać całkowicie pracować nad jego programem. Weźmy jednak pod uwagę to, że filozofowie przez wieki spędzali całe życie na zastanawianiu się nad takimi właśnie prawdami i ponieważ nasze pełne zajęć życie zostawia niewiele czasu na medytację i studiowanie, byłoby mądrze czerpać z tego powoli, za każdym razem koncentrując się na jednej myśli. Wybiorę jedną myśl i spróbuję stosować ją każdego dnia. Będzie to dla mnie początek poczucia bezpieczeństwa, do którego mogę dodawać inne pojęcia, w miarę jak będą mi potrzebne. W tym procesie znajduję zastosowanie hasło powoli, lecz pewnie. Nie będę starała się zrozumieć całego programu od razu, by nie rozpraszać się i nie wprowadzać chaosu. Jeżeli nie nauczę się nic więcej poza trzymaniem się z daleka od tego, co do mnie nie należy i na co nie mam wpływu, to i tak rozjaśni i polepszy to moje życie.